mamy już porównanie plotterów małego formatu, czyli Cricut Joy i Silhouette Portrait. Niedawno powstało też podsumowanie plotterów Kamo 4 i Portrait 3, a dzisiaj pora na kolejną parę kandydatów, czyli plotery marki Cricut, Cricut Maker 3 oraz Explore 3. Znowu zaczynamy od tego, co je łączy. Na pewno jest to zastosowanie, ponieważ są to plotery kraftowe, stworzone do użytku prywatnego, no i dla małych firm. Oba modele obsługujemy z programu Cricut Design Space lub aplikacji mobilnej. Oba połączą się też z komputerem przez Bluetooth lub kabel USB. Zarówno Maker, jak i Explore mogą wycinać w papierach, foliach samoprzylepnych i foliach Flex i Flock do naprasowanych. Tutaj producent udostępnia nam dokładną listę materiałów, które możecie wycinać na każdym z tych modeli wraz z listą zalecanych przez nich ustawień. Link do tej listy znajdziecie w opisie filmu. Co więcej, oba te modele mają funkcję Print Then Cut. Oznacza to, że możemy wydrukować na dowolnej drukarce wzór, który następnie wytniemy za pomocą plotera. Oba mogą również szkicować wzory mazakami po umieszczeniu ich w uchwycie plotera. Cricut posiada także własny dedykowany zestaw do złoceń, który jest kompatybilny z modelami Explore i Maker. W tych modelach możemy używać mat o formacie 30x30 lub 30x60 cm. Co więcej, mają one możliwość wycinania folii Smart Vinyl bez używania maty aż do 3,5 metra długości. Dodatkowo do tych ploterów można dokupić podajnik do folii, który umożliwia korzystanie z rolek o długości do 22,8 metra. Podajnik posiada również wbudowany odcinek pozwalający na równe odcięcie materiału po zakończeniu cięcia. Co to wszystko oznacza w praktyce? To, że możemy wycinać naprawdę długie naklejki i naprasowanki. A jakie są różnice? Do modelu Maker 3 powstało naprawdę dużo dodatkowych końcówek i akcesoriów. Mamy na przykład narzędzie Scoring Wheel, które służy do robienia linii zagięć. W modelu Explore możemy robić takie linie tylko za pomocą dedykowanego rysika. Dodatkowo Maker 3 ma końcówki do graweru, perforacji, tworzenia linii falistej i tłoczenia. Co więcej, w uchwycie plotera umieścimy także ostrze obrotowe do cięcia tkanin oraz ostrze Knife Blade do cięcia grubszych materiałów takich jak balsa. Żeby podsumować wszystko, zrobiłam dla Was tabelę z tymi funkcjami i różnicami. I dochodzimy do momentu, w którym musi paść pytanie, no to który z nich mam wybrać? Moim zdaniem, jeżeli planujesz wycinanie w papierze i folii, zdecydowanie wystarczy model Cricut Explore 3. Zrobisz na nim naklejki na balony czy słoiki, wytniesz kartki, zaproszenia i pudełka. Ale w przypadku chęci cięcia materiałów bardziej różnorodnych sprawdzi się model Maker 3, do którego możemy dobierać ostrza i końcówki, dające nam znacznie więcej możliwości. Czyli jeżeli planujesz do tego wszystkiego jeszcze grawerować czy ciąć tkaninę, to opcja z Maker 3 lepiej się sprawdzi. A jeżeli nadal nie wiesz, co będzie dla Ciebie dobrym rozwiązaniem, zadzwoń do nas i opowiedz o swoich potrzebach, a my pomożemy dobrać najlepszy sprzęt do Twojej pracowni. Pamiętaj też o zasubskrybowaniu naszego kanału, no a jeżeli film spełnił Twoje oczekiwania, zostaw też łapkę w górę. Cześć!